Zapraszam Was na kolejny odcinek. Dzisiaj z oddania mieszkania od dewelopera. Ostatnio kupione mieszkanie i najszybciej oddane. Dane techniczne, przejdziemy się po mieszkaniu, opowiem Wam wszystko. Jaki koszt, jakie metry kwadratowe, jakie koszty miesięczne i co w tym wszystkim się kryje. Po czołówce zaczynamy. Zaczynamy. Jesteśmy na 15 piętrze przy basenie. Na ogół jest tak, że na ostatnim piętrze jest basen, jest siłownia, jest miejsce do robienia gryla, czyli tak zwane kinczo. A teraz pokażę Wam, jak wygląda tutaj widok naokoło. Jesteśmy w starym mieście Asunción. Zaraz niedaleko jest urząd emigracyjny, gdzie się robi papiery rezydencyjne. Tutaj z tej strony jest widok na Lambaré, na rzekę Paraguay. Tutaj w tą stronę dalej na Sajonię. Ten wysoki budynek tutaj to jest Ministerstwo Sprawiedliwości, a w tyle, w oddali widzimy Argentynę. To wszystko zielone w dali to już jest Argentyna. Jeszcze raz taki rzut beretem na basen. Nie jest to jakiś taki przeogromny basen, ale na pewno ochłodzić się można. My mamy dzisiaj 26 lutego, końcówka, że tak powiem, lata. Jeszcze 2-3 tygodnie i będziemy mieli jesień. I temperatura dzisiaj 36 stopni. Pokażę Wam teraz siłownię. Budynek jest fajny, dlatego że ma dwa windy. Zobaczymy sobie siłownię. Na pewno nie jest to jakaś taka przeogromna rewelacja, ale dwa rowerki są. Hantelki, jakiś bieżnik, sztanga do podnoszenia ciężarków, atlas, ławeczka, jeszcze jedna ławeczka, lusterko i proszę bardzo, i ja też jestem. Taki widok można mieć. Nawet jak wiemy się gdzie popatrzeć, tak trochę schowany pałac prezydencki widać. Się lekko chyba dzisiaj na deszcz zbiera. Przejdziemy się teraz do miejsca, gdzie można zrobić sobie gryla. Tutaj jest miejsce, gdzie można sobie gryla zrobić. Miejsce z klimatyzacją. Zlew, gryl, klimatyzacja, stoły. Taki malutki tarasik. Rzadki widok, bo akurat deszcz zaczyna padać. Rzeczy, jakie oczywiście tutaj też jeszcze mamy na tej części wspólnej. Oczywiście kibelki. Męski i damski. Weszliśmy na damski, na męskim ktoś siedzi. Nie będziemy mu przeszkadzali. Wchodzimy na mieszkanie. Mieszkanie jest małe, 37 metrów kwadratowych.
taki pokój stołowy, taki salon z aneksem kuchennym. I to jest na ogół standard, w jakim to jest oddawane. Kuchenka do gotowania czegoś, dwa palniki, ale oczywiście możemy sobie zamówić więcej. Okap, dwie prędkości, zadymę robi, światło, woda, miejsce już przygotowane na pralkę, klimatyzacja, balkonik. Zobaczymy sobie, jaki jest tutaj widok z balkonika. Widok na Stare Miasto. Dzisiaj lekko dmucha, chyba będzie to niedobrze słychać. Mieszkanie jest praktycznie zawsze w ten sposób wykończone. Ściany pomalowane, kafelki na podłodze, klimatyzacja, światło, bardzo ważna rzecz, system antypożarowy, przepis ogólnoparagwajski. Dodatkowo każde mieszkanie ma swoją gaśnicę, która jest raz w roku kontrolowana, czy ciśnienie się zgadza. Łazieneczka, proszę ja Was bardzo. Drzwi pomiędzy kibelkiem a prysznicem. Prysznic. Kafelki, wszystko ładnie włożone. Kibelek. Zlew. Granitowy stolik, czy jak to zwać, lusterko, co mi się bardzo podoba w łazience, okno, jakiś wieszaczek ewentualnie na ręczniczki albo na szlafroczek, no i jeszcze dodatkowo taka mała sypialenka, też widok bardzo fajny i standard paragwajski, szafa. Szafa jest praktycznie zawsze w mieszkaniu, to jest taki standard. Szufladki, szafa. Tak jest oddawane mieszkanie od dewelopera. Taki standard. I teraz najważniejsze, ile ono kosztuje. Te mieszkanie było kupione, jak ono już było gotowe, czyli było droższe. I ono kosztowało 67 tysięcy dolarów. 67 tysięcy dolarów za 37 metrów kwadratowych, w tym 15 tysięcy poszło na miejsce parkingowe, czyli 67 minus 15, 52 mieszkanie kosztowało, 37 metrów kwadratowych. Moim zdaniem nie ma sensu kupowania mieszkania bez miejsca parkingowego i oczywiście to nie jest jakaś porada inwestycyjna, ale moim zdaniem za 5, 7, 8, max 10 lat to mieszkanie ma potencjał, żeby było warte dwa razy tyle. Ile można za takie mieszkanie wziąć, wynajmując je? W tym mieszkaniu, w tym budynku już są mieszkania wynajęte za 2 miliony 800, 2 miliony 800. W tym są też wszystkie opłaty. 2 miliony 800 to jest 320-330 dolarów. Jesteśmy na 12 piętrze. Są koszty dla nas, jeżeli takie mieszkanie nie wynajmiemy, czy sami w nim mieszkamy, to jest $1,20 za metr kwadratowy. 37 metrów kwadratowych razy $1,20 to jest powiedzmy 50 dolarów na miesiąc, w tym jest w Polsce i w Niemczech tak się to nie liczy, bo w tym jest wywóz śmieci, woda, nie ma tutaj licznika,
strażnik 24 godziny na dobę, prąd w częściach wspólnych, sprzątanie klatki schodowej, strażnik 24 godziny na dobę i dodatkowo dochodzą dwie rzeczy, które w Polsce na ogół nie ma. To jest raz na rok serwisowanie tego całego systemu antypożarowego plus raz na rok odgrzybianie i czyszczenie klimatyzacji. Tak ta sytuacja tutaj wygląda. Jeżeli kupimy, ten deweloper też ma mieszkania w bardzo dobrej lokalizacji, która by się nadawała na Airbnb i można byłoby z tego wyciągnąć dwa razy tyle. Te mieszkanie się tak za bardzo na Airbnb nie nadaje, ale też oczywiście można byłoby spróbować. W bardzo dobrej lokalizacji i nie zaczęto jeszcze budowy. Jak ktoś by miał ochotę, jak najbardziej mogę poinformować o projekcie, o cenach. Po prostu znaka. Widzimy się w następnym filmie albo w Paragwaju. Esos tus ojitos me han embelesado. Esa tu mirada, mama, te han hipnotizado. Elsa, Elsa, yo te juro que te quiero.